Hołownia, albo 6,5 tysięcy złotych na obywatela, albo Ziobro Szymon Hołownia, mimo że są u władzy wiele lat, to są wiecznie męczennikami. To fałszywie postawiony dylemat. Rojenia i Majaki, które próbują nam wmówić, żebyśmy uwierzyli, że są męczennikami. Mimo że są u władzy wiele lat, to są wiecznie męczennikami, dręczeni przez Brukselę, elity, mówił w programie Gość Wydarzeń na antenie Polsat News Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 komentował wystąpienie premiera w Sejmie i zapowiedzi weta unijnego budżetu. To nie jest podział na prawicę-lewicę. To jest podział na tych, którzy chcą, żeby naród polski decydował sam za siebie i tych, którzy chcą, żeby kilku urzędników w Brukseli decydowało o naszym losie, mówił w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. O to, czy oglądał to wystąpienie oraz o tę wypowiedź Bogdan Rymanowski pytał Szymona Hołownię. Słuchałem dłuższej części, ale miałem wybór, albo słuchać bzdur premiera Morawieckiego, albo zasnąć, bo słyszałem je już wcześniej z ust Zbigniewa Ziobry, odpowiedział Hołownia. Według niego podział, o którym mówił szef polskiego rządu, to fałszywie postawiony dylemat. Diagnoza postawiona przez premiera jest błędna. To rojenia i majaki, które próbują nam wmówić, żebyśmy uwierzyli, że są męczennikami, dodał. W jakim świetle się dzisiaj stawia naszych partnerów, mówiąc, że zgoda na mechanizm to zgoda na hegemonię, na oligarchów? W jakim świetle to stawia naszych partnerów, którzy się na to zgadzają? Pytał Hołownia. Uczciwi nie mają się czego bać, widzę z jaką ochotą znowu Ziobro podniósł głowę. Zabrano mu temat aborcji, a przy okazji weta jego politycy opowiadają głupoty o targach dzieci. Prawda jest prosta. Ziobro po raz kolejny stawia ich w szachu i jeśli Morawiecki dostał ultimatum od Ziobry, to pokazuje, w jakiej kondycji jest dzisiaj nasza władza, mówił lider ruchu Polska 2050. Pytany przez Rymanowskiego, co by zrobił, gdyby został premierem i wobec jego rządu chciano zastosować mechanizm praworządności, Hołownia odpowiedział, niech stosują. Uczciwi nie mają się czego bać. Ja i mój rząd nie będziemy się mieli czego bać, a mechanizm praworządności będzie nas tylko wspierał. Jeśli ktoś uprawia gangsterkę ustrojową, to niech się boi, tłumaczył. Ziobro i Morawiecki opowiadają nam o przemocy, która będzie nas spotykała, ale gra jest bardzo prosta. Te mechanizmy pomocowe, które oni planują zawetować, to jest 250 miliardów złotych. To jest wybór 6,5 tysięcy złotych z Unii Europejskiej na obywatela Polski na odbudowę po pandemii, a po drugiej stronie Ziobro i jego koncepcja państwa prawa, mówił Hołownia. Jak dodał, jeśli mamy wybrać, to wybiorę 6,5 tysięcy złotych na obywatela.